Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Kłania się Karol Bober. Jestem szefem firmy doradczej Grantera. Dzisiaj będę miał przyjemność opowiedzieć Państwu o dotacjach dla branży IT, które szykują się na właśnie rok bieżący, na rok 2024. Serdecznie dziękuję Państwu za bardzo liczny udział. W pewnym momencie nawet się troszkę obawialiśmy, czy nam tutaj pokój konferencyjny nie pęknie, w szwach, bo już zaczynaliśmy się zbliżać do limitu dopuszczalnego gości w pokoju konferencyjnym, ale na szczęście zmieściliśmy się. Jest w cudzysłowie prawie pod korek, ale ten limit nie został przekroczony. Ale raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za, za bardzo liczny udział. I ten liczny udział jest po części na pewno też zasługą organizacji, które nas wspierały przy Informowaniu o tym wydarzeniu, przy jego promowaniu, przy jego organizacji. W szczególności bardzo serdecznie dziękuję Pomorskiemu klastrowi ICT, Interizon oraz Organizacji Pracodawców, Pracodawcy Pomorza i Gdańskiej Izbie Rzemieślniczej. Szanowni państwo, tematyka, która nas dzisiaj zgromadziła w pokoju konferencyjnym jest przygotowana i skierowana do takich trzech głównych grup odbiorców. Więc staram się przygotować tutaj informacje i materiały po pierwsze dla firm z branży IT, dla tych podmiotów, które Tworzą, rozwijają, promują rozwiązania informatyczne, w tym, w tym oprogramowanie, oraz dla firm, które są usługodawcami w tej branży, czyli na przykład świadczą usługi związane z cyberbezpieczeństwem, usługami chmurowymi, czy realizują szkolenia informatyczne. Więc to taki pierwszy punkt widzenia. Firma, która działa w branży IT i jakieś produkty lub usługi informatyczne, czy związane z informatyką, sprzedaje. I będę informował o tym, w jaki sposób. Te czynności związane z rozwojem systemów informatycznych, z rozwojem oprogramowania, jak one mogą być wsparte ze środków unijnych, oraz w jaki sposób można pozyskać dodatkowe finansowanie na koszty związane z usługami dotyczącymi prac. Informatycznych. Ta druga część łączy się ze stroną popytową, czyli będę mówił też o tym, jak na dotacje mogą spożyć te firmy, które co prawda same działają w innych sektorach, w innych branżach gospodarki, ale planują inwestycje w systemy informatyczne, tu, między innymi w oprogramowanie, w sprzęt komputerowy, w jakieś serwery, usługi chmurowe, właśnie cyberbezpieczeństwo czy szkolenia. Te firmy dzisiaj dowiedzą się. W jaki sposób mogą obniżyć koszty tych inwestycji, obniżyć koszty tych zakupów za pomocą różnego rodzaju dostępnych źródeł dofinansowań ze środków unijnych. Trzecią grupą podmiotów, które z dzisiejszego spotkania mogą skorzystać, są jednostki naukowe. Z tego względu, że znaczna część projektów, o których będę mówił, znaczna część programów, są to programy finansujące, Prace badawczo-rozwojowe, w tym prace rozwojowe nad rozwiązaniami informatycznymi, w tych projektach badawczo-rozwojowych bardzo często biorą udział naukowcy, biorą udział uniwersytety, politechniki, różnego rodzaju jednostki badawcze, centra badawczo-rozwojowe i one też mogą być beneficjentami w, w ramach tych programów. Charakter dzisiejszego spotkania, i tuż tradycyjnie trzymamy się tego, żeby forma przekazywania informacji była prosta, bo materia, z którą się tutaj mierzymy jest bardzo rozbudowana, bardzo skomplikowana dla osób, które są spoza sektora dofinansowań unijnych, ta tematyka bardzo często jest trudna, a ja będę się starał wszystko to przełożyć na w miarę prosty język i będę się posługiwał licznymi przykładami, dlatego że suche cytaty tutaj z regulaminów mniej wnoszą tak naprawdę takiej wiedzy praktycznej niż konkretne case'y, konkretne przykłady i one będą bardzo liczne w dzisiejszym moim Webinarze. I chciałbym, żeby to spotkanie dzisiejsze nie było spotkaniem, którego celem jest przekazanie kompendium wszystkich możliwych informacji na temat wszystkich możliwych konkursów dotacyjnych, bo nie taki jest cel. Cel jest taki, żeby Państwa zainspirować do zapoznania się ze szczegółami dokumentacji konkursowych. Będę mówił m.in. gdzie można po te informacje sięgnąć. I oczywiście też my, jako firma doradcza, jesteśmy do dyspozycji. Informacje o dostępnych źródłach dofinansowania, przegląd dostępnych dotacji, czy wstępne doradztwo dotyczące tego, z jakich dofinansowań Państwa firma może skorzystać. Tego typu usługi realizujemy bezpłatnie. Więc jeżeli zastanawiają się Państwo, z których dofinansowań, z których szkoleń, czy z których dotacji można by było skorzystać, to zachęcamy do rozmów, zachęcamy do kontaktu, w szczególności ten kontakt można nawiązać przez nas nasz formularz kontaktowy na stronie internetowej grantela.pl w górnym prawym rogu znajduje się link umów bezpłatne spotkanie i tam można dokonać rejestracji, a my w najbliższym możliwym terminie z Państwem taką bezpłatną konsultację przeprowadzimy. Ja mam przyjemność być szefem i założycielem Grantery. Grantera to dzisiaj zespół 21 ekspertów, którzy specjalizują się w tematyce dofinansowań unijnych. Główną naszą specjalizacją są dofinansowania dla przedsiębiorstw na projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe. Wiele z tych przedsięwzięć ma charakter informatyczny. Ja dotacjami zajmuję się od 2002 roku. Interesują mnie w szczególnie tematy związane z innowacjami, w tym celu między innymi kończyłem odpowiednie kursy. I w swojej karierze zawodowej miałem przyjemność doradzać w obszarze, w obszarach pomocy publicznej, między innymi takim podmiotom jak Grupa LOTOS, Grupa LOT, Wirtualna Polska, Sunreef, Jaxbibus, Menos czy Polska Grupa energetyczna. Działam też w komitetach monitorujących dotacje z ramienia organizacji pracodawców w tym Konfederacji Lewiatan i Pracodawców Pomorza. Osobiście jestem wielkim fanem technologii cyfrowych, sporo projektów te, w których miałem bra przyjemność brać udział, na które pozyskiwałem dofinansowanie. To były projekty albo typowo informatyczne, albo z solidnym komponentem IT, tych takich projektów w swojej karierze zawodowej miałem grubo ponad setkę, a tematyka związana z informatyką interesowała mnie już od dziecka i z tymi moimi wczesnymi zainteresowaniami informatyką. Będzie związane dzisiejsze pytanie konkursowe. Zachęcam Państwa do, do zabawy. To konkurs z nagrodą, z nagrodą niespodzianką, którą wyślemy osobie, która odpowie prawidłowo na pytanie. I to pytanie jest następujące: Jakiego komputera ja używałem, ucząc się programowania? Moje pierwsze kroki w programowaniu na którym, na jakim to były komputerze, proszę spróbować zgadnąć, proszę podać markę i model. Tego komputera. Osoby, które chcą tutaj wziąć udział w zabawie, bardzo proszę, żeby wpisywały proponowane przez siebie odpowiedzi na czacie. Te odpowiedzi będzie na bieżąco weryfikować Ola, która czoła nad stroną techniczną dzisiejszego webinaru i czat śledzi. Więc jeżeli odpowiedzi będą nietrafione, tutaj. Ola na nie nie będzie reagować, albo będzie sugerować, że to nie dokładnie o to chodzi, ale jeżeli padnie odpowiedź prawidłowa już, czyli ktoś z Państwa poda na czacie markę model komputera, na którym ja stawiałem pierwsze kroki, uczyłem się programowania, Ola mnie o tym natychmiast poinformuje i ja w trakcie webinaru powiem, że właśnie tutaj już konkurs został rozstrzygnięty. Szanowni Państwo, na co dotacje w branży, branży informatycznej? Te projekty informatyczne, o których będę mówił, to są te, które są typowo IT, czyli związane na przykład z wytworzeniem oprogramowania lub mają znaczny komponent informatyczny. Jakiego rodzaju dofinansowanie można tutaj pozyskiwać? Pierwszy typ konkursów, programów. To są te programy, które finansują tak zwane prace badawczo-rozwojowe. W odniesieniu do projektów informatycznych, to jest tworzenie tego typu rozwiązań informatycznych, opracowywanie produktów informatycznych. Systemów informatycznych, systemów oprogramowania, systemów sterujących. Za chwilę podam przykłady, jakie to mogą być przedsięwzięcia w obszarze BR. Bardzo często w tych pracach BR występuje data science, bardzo często występują aspekty związane ze, ze sztuczną inteligencją i tego typu w ramach tego typu przedsięwzięć, możliwe jest finansowanie między innymi wydatków związanych z wynagrodzeniami. Programistów to w projektach typu BR informatycznych z reguły koszty programistów, czy też specjalizacji tutaj związanych z oprogramowaniem, specjalistów od data science, devopsów, administratorów systemów komputerowych, i tak dalej. Wynagrodzenia tych osób w trakcie prac nad tworzeniem, opracowywaniem, testowaniem nowego rozwiązania informatycznego. One mogą być objęte dotacjami właśnie w ramach tych dofinansowań na prace badawczo-rozwojowe, bo proces opracowywania, tworzenia, Nowych rozwiązań, nowych algorytmów, nowych technologii informatycznych, tworzenia produktów informatycznych, to jest właśnie taki proces tak zwany badawczo-rozwojowy, proces B+R. Jakie projekty tutaj mogą być brane pod uwagę, jakie konkursy? Między innymi moduł B+R ścieżki SMART, o nim będę mówił za chwilkę trochę szerzej. Ścieżka SMART to największy konkurs, największy program POSTY finansujący prace badawczo-rozwojowe. Bardzo wiele województw zdecydowało się też na całkiem spore środki z programów regionalnych. Ścieżka Smart jest na poziomie centralnym. Tutaj są dwie instytucje, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badania i Rozwoju, które dystrybują te środki na cały kraj, ale poszczególne województwa również mają swoje regionalne programy Wspierania badań i, i rozwoju, i tutaj szereg, szereg przykładów też podam, jak to w poszczególnych województwach wygląda w bieżącym roku. Mamy też programy na poziomie Komisji Europejskiej, i tych programów jest bardzo, bardzo dużo. Spotkanie na tematy związane z, z Horizonem będzie się odbywać w Warszawie. To jest dwudniowy program informacyjno-szkoleniowy. Więc nie mam ambicji takich, żeby Państwu na dzisiejszym spotkaniu szczegółowo wyjaśnić wszystkie programy bezpośrednio tutaj zarządzane przez Komisję Europejską. Ja o nich tylko wspomnę i powiem też, w jaki sposób można sfinansować koszty opracowania wniosków o dofinansowanie właśnie do, do programu Horizon Europe, czy Pathfinder, czy Eurostars, czy, czy znanego, popularnego EAC Accelerator i, i wielu innych, które są zarządzane z poziomu Komisji Europejskiej. Druga możliwość, drugi typ dofinansowań to są inwestycje, czyli tutaj chodzi o zakup i wdrożenie rozwiązań, które już są gotowe. Nie prowadzimy w ramach projektów inwestycyjnych prac badawczo-rozwojowych nad wytworzeniem danego oprogramowania, tylko dokonujemy zakupu. Może być też to zakup oprogramowania, w niektórych projektach na indywidualne zamówienie, ale z reguły to jest zakup licencji na gotowe oprogramowanie i usługi związane z wdrażaniem tych rozwiązań informatycznych. I tutaj finansowaniu tego typu przedsięwzięć w charakterze inwestycyjnym może służyć moduł wdrożenie lub moduł cyfryzacja ścieżki smart. Moduł wdrożenie dotyczy typowo zakupów, wdrożenia opracowanej wcześniej technologii, w szczególności tej technologii, która została opracowana w toku prac badawczo-rozwojowych wcześniejszych, moduł cyfryzacja. Dotyczy samej cyfryzacji, niekoniecznie ona musi być związana z, z wdrożeniem technologii, która została opracowana w ramach modułu badawczo-rozwojowego. To mogą być inne rozwiązania, inne technologie, ale koniecznie powodujące wzrost poziomu cyfryzacji przedsiębiorstwa, które korzysta z danego rozwiązania. Mamy też programy regionalne wspierające cele inwestycyjne. Kilka przykładów też dzisiaj podam. Warto też powiedzieć o programie, który przygotowywany jest obecnie. Przez Agencję Rozwoju Przemysłu, to jest program Digit. Jest to celowane do przedsiębiorstw w branży przemysłowej oraz usług dla przemysłu. Program finansujący cyfryzację, finansujący aspekty związane z podnoszeniem gotowości cyfrowej przedsiębiorstw. Szerzej o tym programie za chwilę też powiem. Trzeci typ, trzeci rodzaj to usługi tym szkolenia, audyty, usługi wdrożeniowe szkolenia dotyczące kompetencji cyfrowych. I finansowaniu tego typu nakładów może służyć moduł kompetencje ścieżki smart, moduł programy regionalne, wypraszam programy regionalne dotyczące części szkoleniowych. Również w programie Digit mamy aspekty dotyczące szkoleń i podnoszenia kompetencji. Rozwiązaniem interesującym jest również baza usług rozwojowych. To jest serwis, baza usług rozwojowych jest serwisem, jest bazą usług doradczych, szkoleniowych. W tym związanych z informatyką, gdzie jest możliwość uzyskania finansowania właśnie na usługi, na szkolenia, które zawarte są w tej bazie. Są różnego typu rodzaje naborów, konkursów, wnioski, gdzie można składać wnioski o dofinansowanie, gdzie warunkiem jest to, że wykonawcą tych usług mogą być tylko te podmioty, które zostały zweryfikowane i wpisane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do bazy usług rozwojowych. Szanowni Państwo, niezwykle się cieszą, że już mamy rozstrzygnięty konkurs i mamy prawidłową odpowiedź i celowali Państwo bardzo pięknie tutaj w różnego typu modele komputerów, które rzeczywiście wtedy, kiedy ja byłem młodym chłopakiem, były popularne. Mamy tutaj Atari, mamy Amigi, mamy różne wersje komputerów, między innymi 486 DeX, Pentiumy różnego typu i tak dalej. Także super. Dziękuję za te wszystkie propozycje, za te wszystkie strzały. Mamy strzał również celny, to tym komputerem, na którym ja się uczyłem programowania, to było programowanie w basic u. był komputer Sinclair ZX Spectrum. Komputer, który. Był produkowany przez brytyjską firmę. Nie był tak popularny jak inne ośmiobitowce, takie jak Atari czy, czy Commodore w Polsce, ale trochę tych komputerów też w Polsce było. Cechą charakterystyczną tego komputera było to, że miał ciekawie wykonaną klawiaturę gumową, już z od razu wypisanymi na tej klawiaturze komendami języka BASIC, co ułatwiało wpisywanie poszczególnych poszczególnych poleceń tego, tego, tego języka. Bardzo dziękuję i tutaj osobie, która podała prawidłową odpowiedź bardzo proszę o wysłanie do nas, do Grantery, czyli adres, który podam na ostatnim slajdzie, to jest adres zapytania-grantera.pl Proszę wysłać nam swoje dane i adres, na który wyślemy nagrodę, niespodziankę. Jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję za za udział w tym, tej zabawie, w tym konkursie. Gdzie można szukać in, in, inspiracji? Jeżeli się Państwo zastanawiają, jakie przedsięwzięcia, jakie projekty w ogóle dostawały historycznie dofinansowanie, można to sprawdzić na stronie internetowej mapa dotacji Na tej stronie są publikowane, co prawda, z lekkim opóźnieniem bo nie od razu po pozytywnej decyzji. O dofinansowaniu z pewnym opóźnieniem, ale, ale są publikowane informacje o tych projektach i tych firmach, które dofinansowanie otrzymały. Więc można tam zainspirować się tym, jakiego rodzaju przedsięwzięcia właśnie były dofinansowane. Na czacie wydziałem sugestie, pytanie o tematy dotyczące Software as a Service i na przykład, jeżeli to tutaj osoba pytająca chciałaby sprawdzić, jakiego typu projekty sasowe były realizowane do tej pory i finansowane ze środków Unii Europejskiej. To zachęcam do wejścia na stronę internetową mapa wpisanie w wyszukiwarce SAS, i w ten sposób pojawią się wszystkie przedsięwzięcia, wszystkie projekty, które zawierają właśnie to słowo klucz. Będzie można sprawdzić, zainspirować się być może do tego, jakiego rodzaju przedsięwzięcia ten aspekt sasowy zawierały. I przykłady, konkretne przedsięwzięcia, które. Na które my, jako grantera, mieliśmy przyjemność pozyskiwać wspólnie z naszymi klientami dofinansowanie, to znaczy pomagać, doradzać na etapie koncepcji, na etapie przygotowania wniosków dofinansowania. Wiele z tych projektów również prowadzimy na poziomie potem realizacji projektu i e, jego rozliczania. and Code to jest e, firma, która wytwarza e, rozwiązania, komponenty informatyczne, między innymi komponenty, które Działają jak arkusze kalkulacyjne i możliwe są do osadzenia w oprogramowaniu działającym na przykład w modelu chmurowym w przeglądarce. I celem tego systemu informatycznego, który został stworzony, który został dofinansowany w ramach prac badawczo-rozwojowych, było stworzenie takiego algorytmu, który bardzo efektywnie, bardzo wydajnie będzie w stanie pracować nie tylko na komputerach stacjonarnych, ale również na urządzeniach mobilnych, czyli przeglądarki internetowe, które bardzo często właśnie tutaj na, na, na urządzeniach mobilnych są wykorzystywane, mają dosyć spore możliwości. Urządzenia mobilne również mają dosyć duże możliwości, między innymi procesory, które też są w stanie przetwarzać, przetwarzać grafikę, czyli procesory takie typu GPU i celem tego przedsięwzięcia było właśnie wykorzystanie zarówno skuteczne CPU, jak i GPU do tego, żeby efektywnie wykonywać Obliczania w arkuszach kalkulacyjnych. Drugie przedsięwzięcie to jest projekt, który właśnie wchodzi w fazę realizacji. Dofinansowanie tego przedsięwzięcia zostało uzyskane w ramach programu ścieżka smart w edycji zeszłorocznej. Jest to system z branży. Ochrony środowiska z branży biokompostowania. Celem przedsięwzięcia jest system sterujący taką biokompostownią w celu uzyskania jak najlepszej oszczędności energii w tym całym procesie jak najbardziej efektywnego prowadzenia całego tego procesu. Tutaj do sterowania tymże procesem zostały zastosowane. Sieci neuronowe, praca nad tym przedsięwzięciem. Ten projekt był realizowany we współpracy z ekspertami z Politechniki Koszalińskiej. Tu powiedziałem o tym, że będę wspominał też o roli, którą mogą pełnić jednostki naukowe. W tym przedsięwzięciu właśnie ta jednostka naukowa, jej specjaliści biorą udział. Kolejne przedsięwzięcie, znowu powiązane z jednostką naukową, dlatego że Amazement jest podmiotem, który powstał jako spin-off Politechniki Warszawskiej i specjaliści, eksperci, którzy są założycielami tej firmy właśnie wywodzą się i kariery naukowe realizowali, realizują na Politechnice Warszawskiej, a Mesmat jest twórcą najbardziej zaawansowanego obecnie na świecie systemu atomizacji ultradźwiękowej metali. Ten system jest w stanie z drutu czy ze sztabek czy innych elementów o innych kształtach metalowych wytworzyć Proszek o bardzo wysokiej jakości, o odpowiednim kształcie, odpowiedniej granulacji ziaren, drobin. Te systemy są dostarczane i sprzedawane firmom na całym świecie, które wykorzystują tenże proszek w technologiach druku 3D. I z tych proszków korzystają różnego typu firmy z sektora między innymi motoryzacyjnego, z sektora lotniczego, a nawet z sektora kosmicznego przedmiotem do finansowania, tego pro, yy, yy, przedsięwzięcia, które my w, yy, wspieraliśmy. Był zaawansowany system automatycznego sterowania procesem atomizacji ultradźwiękowej z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji do rozpoznawania zjawisk zachodzących w tym procesie atomizacji. Te zjawiska były rozpoznawane za pomocą zestawów kamer, a następnie przetwarzane algorytmami sztucznej inteligencji. To jest projekt, który jest na, na ukończeniu, już miałem przyjemność w grudniu odwiedzać firmy Amazement i przyglądać się w praktyce, jak właśnie te algorytmy działają i byłem pod, pod dużym wrażeniem. Q-Travel to firma z branży turystycznej i to przedsiębiorstwo zrealizowało dwa przedsięwzięcia w ramach prac badawczo-rozwojowych. I one dotyczą systemu predykcji cen w branży turystycznej oraz dotyczą posługiwania się językiem naturalnym przy dokonywaniu zapytań o oferty turystyczne. Także nawet w tej branży takiej można byłoby powiedzieć nieoczywisty jak turystyka, również informatyka wchodzi bardzo mocno, i również można realizować w tej branży projekty zaawansowane projekty badawczo-rozwojowe, co właśnie udowadnia tutaj firma Q-Travel bardzo blisko współpracuje z, ze specjalistami od Natural Language Understanding z Politechniki Wrocławskiej. ABARO jest firmą, która wspólnie z T-Mobilem tworzyła w ramach prac badawczo-rozwojowych zaawansowane systemy sterowania sieciami ciepłowniczymi z wykorzystaniem sieci 5G. Ten nośnik został tutaj wykorzystany do tego, żeby dotrzeć do każdego, nawet najmniejszego, węzła ciepłowniczego z instalacją telemetryczną, i to się udało zrobić. Ten system w praktyce został wdrożony i działa w sieciach ciepłowniczych. AI Solution jest firmą, która dostarcza rozwiązania informatyczne dla branży piekarniczej. To są zaawansowane systemy sterowania, zaawansowane systemy ważenia, mieszania produktów piekarniczych. Jak działają te systemy AI Solution i jakie efekty one uzyskują? Można sprawdzić w piekarni FOBS w Gdyni. Ta piekarnia korzysta z systemów informatycznych AI Solution. Dzięki tym systemom jest w stanie wytworzyć bardzo wysokiej jakości pieczywo z wykorzystaniem naturalnych tylko składników. Więc można zobaczyć w praktyce, że te systemy informatyczne właśnie doskonale sprawdzają się do łączenia, można powiedzieć, takich najbardziej nowoczesnych rzeczy, jak, jak automatyzacja, informatyzacja, robotyzacja z tradycyjnymi receptami które się doskonale udają i tutaj sztuczna inteligencja sobie z, z zastosowaniem tych tradycyjnych receptur pieczywa doskonale radzi. Bibus Menos jest koncernem polsko-szwajcarskim, który działa w wielu sektorach gospodarki. Jednym z sektorów, w których ten podmiot jest bardzo silny, jest sektor druku 3D. Firma Bibus Menos uzyskała dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy dotyczący nowego typu, nowej metody, nowej technologii druku. Ta technologia druku charakteryzuje się tym, że uzyskuje się bardzo wysokiej jakości, bardzo wydajnie wytwarzane, tworzy w formie kompozytu, wraz z włóknem, na przykład włóknem węglowym. To jest rozwiązanie, które zostało zrealizowane i zostało zaprezentowane na zeszłorocznych targach branży 3D Next. Kolejne przedsięwzięcie to branża spożywcza. Firma Tenebria jest producentem białka z owadów, produkuje białko z mocznika młynarka. Wszystkie te produkty, które widać tutaj na zdjęciu, są produktami ze składnikiem właśnie w postaci owadów, larw mącznika, mącznika młynarka. Firma Tenebria, we współpracy z Politechniką Wrocławską, opracowała bardzo zaawansowany, do granic możliwości zautomatyzowany system hodowli tych, tych owadów. I to jest system, gdzie roboty robią praktycznie wszystkie operacje. Plus jest wdrożony bardzo zaawansowany system monitorowania tej hodowli, który jest w stanie bardzo szybko wykryć wszelkiego typu zagrożenia czy anomalii, na przykład pojawienie się na hodowli szkodników czy jakiego, jakiegoś typu chorób. To jest rozwiązanie, które działa. Firma Tenerbia w Lubawie prowadzi. Hodowlę właśnie w oparciu o ten system informatyczny. Kolejny przykład to giełda transportowa Clicktrans. Clicktrans w ramach prac badawczo-rozwojowych rozwinął aplikację mobilną oraz zaawansowany system webowy, który jest rozwinięciem giełdy transportowej, którą od wielu lat firma Clicktrans prowadziła. Dzięki rozwiązaniom zaawansowanym rozwiązaniom informatycznym, dzięki odpowiednim aplikacjom, dzięki odpowiednim rozwiązaniom data science, proces zamawiania transportu, rozliczania się za ten transport, wyceniania tego transportu został w dużej mierze uproszczony i zautomatyzowany. Bardzo mocno się, poprawiło się tak zwane user experience. I ostatni przykład to firma Ecolaser, która jest producentem różnego rodzaju wyrobów, wytworów z. Metalu, ale też urządzeń przemysłowych, urządzeń automatyki przemysłowej. Klaser w ramach prac badawczo-rozwojowych opracował, stworzył, przetestował i obecnie prezentuje na targach produkt, który, którym jest wózek do wykonywania transportu, transportów zautomatyzowanych. Jakie są możliwości, jakie są cechy tego wózka, zaraz zobaczą Państwo. Na filmie. Ja się tutaj powstrzymam od komentarzy, dlatego że wszystkie informacje są zawarte na samym filmie. To przedsięwzięcie ma bardzo duży aspekt informatyczny. Zostało zastosowane tutaj zaawansowane oprogramowanie. Sterujące zarówno samym wózkiem, jak i wiązanie wyższego poziomu, dlatego że te wózki mogą pracować jako zestawę, zespoły, obsługiwać czy pracować równocześnie po kilka czy kilkanaście nawet sztuk w jednej hali. Pracują w sposób zsynchronizowany, wykonują operacje logistyczne automatycznie, efektywnie i bezpiecznie. I żeby taki efekt osiągnąć, no, trzeba było sporo. Się napracować nad oprogramowaniem tego, tego wózka. Tyle przykładów. Jeśli chodzi o dotacje 2024, to teraz podam możliwości, opcje, które istnieją w dofinansowaniach na rok bieżący. Oczywiście nie ma takiej możliwości, żeby podać wszystkie możliwe konkursy, bo ostatnio, jak liczyłem, ile jest różnych konkursów. Dostępnych różnych, tych, również tych bardzo niszowych, bardzo nietypowych dla przedsiębiorców to jest, było to średnio pół tysiąca, więc na pewno połowy tysiąca projektów tutaj nie prześledzimy. Będę mówił tylko o tych, które są najbardziej popularne, trochę tak jak z zasadą Pareto, że. 20% tych konkursów jest używanych przez 80%, czy stosowanych przez 80% przedsiębiorców i tak trochę, trochę tutaj jest, czyli będzie to pewien wycinek tylko. A jeżeli uznają Państwo, że właśnie tutaj są Państwo poza tą grupą 80% firm, które korzystają z tych najbardziej popularnych źródeł dofinansowania, to serdecznie zapraszamy do indywidualnych rozmów, do indywidualnych konsultacji. My dysponujemy wiedzą, jesteśmy w stanie zweryfikować również te mniej popularne, mniej znane, mniej cieszące się mniejszym zainteresowaniem konkursy. Ścieżka Smart jest programem, który akurat jest konkursem, który cieszy się właśnie bardzo dużą popularnością. To jest największy program finansujący innowacje wśród przedsiębiorstw w Polsce. I to jest program wielomodułowy. O tej wielomodułowości troszkę powiem, dlatego że na bazie tego programu właśnie można wyjaśnić, rodzaje przedsięwzięć, rodzaje projektów. Jest moduł B plus który finansuje badanie i rozwój. Jest moduł wdrożeniowy, który finansuje wdrażanie innowacji, moduł cyfryzacyjny, który finansuje wdrażanie rozwiązań cyfrowych i tak dalej, więc o każdym z tych modułów opowiem. Taki, taką postać wielomodułową mają też niektóre programy w regionach. Między innymi w województwie mazowieckim jest uruchomiony program regionalny na kształt ścieżki smart, gdzie również występują moduły, które można Sfinansować. Na czym polega ta modułowość? Polega ona na tym, że można realizować kompleksowe projekty, czyli w ramach jednego wniosku realizować różne rodzaje działań. Historycznie kiedyś było tak, że do jednego typu działań był jeden typ konkursu, czyli jeżeli było przedsięwzięcie dotyczące na przykład rozwiązań proekologicznych, to był do tego osobny konkurs. Jeżeli do rozwoju eksportu, to był osobny konkurs. Jeśli B, +R, to były osobne konkursy, w których można było tylko finansować pracę B. +R. Natomiast w CISZ-SMART można łączyć ze sobą wiele modułów, czyli wiele różnych rodzajów przedsięwzięć, wiele różnych rodzajów wydatków. Na przykład łącząc pracę B +R w module B +R z wdrożeniem w module wdrożenie innowacji. Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mogą jako moduł obligatoryjny wybrać jeden z dwóch, czyli pracę B +R lub wdrożenie innowacji. Przedsiębiorstwa duże koniecznie zawsze w każdym projekcie muszą przewidzieć moduł prac badawczo-rozwojowych, a już pozostałe moduły fakultatywnie, czyli wedle, według potrzeb. Beneficjentami tutaj mogą być różnego, różnej wielkości przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, konsorcje naukowo-przemysłowe, a nawet organizacje Pozarządowe. Polecam stronę Internetową serwis, który stworzyliśmy na potrzeby informowania właśnie o konkursie. Jest to strona internetowa Ścieżka Smart i na stronie Ścieżka Smart lada moment będziemy wdrażali również rozwiązanie oparte o sztuczną inteligencję, czyli chatbota, takiego doradcę ścieżki Smart. To są dosłownie kilku dni, potrzebujemy. W tym tygodniu na pewno on zostanie uruchomiony. Będziemy też o tym na pewno informować. Będzie można bota zapytać o różne aspekty dotyczące właśnie tego konkretnie programu, czyli ścieżki Smart. To jest bot oparty na silniku czata GPT i wytrenowany danymi dotyczącymi właśnie programu konkursu Ścieżka Smart. W tym momencie trwają prace, on już testowo działa, trwają prace nad optymalizacją, nad wyeliminowaniem pomniejszych błędów i lada moment będziemy tego bota wdrażać. Także jeżeli będą Państwo chcieli uzyskać więcej informacji na temat programu Ścieżka SMART, to oprócz czytania dokumentacji, oprócz kontaktu z granterą będzie jeszcze możliwość podyskutowania z Chatbotem. Jakie mamy terminy naborów i jak to wygląda budżetowo? Więc do 8 lutego trwa nabór dla konsorcjów. Następny konkurs to, je, to są konkursy generalnie październikowe dla pojedynczych, małych i średnich przedsiębiorstw, dla projektów na rzecz dostępności, dla firm dużych, czyli innych niż MŚP. Mamy też przedsięwzięcia już zaplanowane na rok, na rok kolejny dotyczący konsorcjów przedsiębiorstw małych i średnich z innymi małymi przedsiębiorstwami. I jakie mamy tutaj moduły? Moduł pierwszy w ścieżce smart to moduł badawczo-rozwojowy i cele, które można tutaj finansować, to prace B, +R, które, których efektem będzie opracowanie innowacyjnych produktów, usług lub technologii w, w pracach B. +R. Najczęściej to są nowe rozwiązania, właśnie informatyczne, w tym w szczególności oprogramowanie. I obejmuje to badania przemysłowe, prace rozwojowe, tworzenie demonstratorów, prototypów, a także testy. I to odnosi się również do, do software'u, czy to odnosi się również do rozwiązań software as a service, o których była mowa tutaj w pytaniach. Badania przemysłowe to są te prace wcześniejsze, prace o charakterze bardzo innowacyjnym, wykraczającym poza obecny stan wiedzy, poza obecny stan nauki i, i techniki. Tworzenie nowych rozwiązań, tworzenie nowych algorytmów, tworzenie. Opracowywanie nowych, nowych technologii, w tym w szczególności w warunkach laboratoryjnych, warunkach symulowanych. W pracach rozwojowych już mamy tworzenie prototypów, tworzenie demonstratorów, testy i, i optymalizację. I koszty, które można zwy, sfinansować w ramach modułu B +R, to są wynagrodzenia specjalistów, inżynierów, w tym w szczególności w projektach informatycznych, będą to wynagrodzenia specjalistów od oprogramowania. Wynagrodzenia naukowców, którzy są zaangażowani w projekcie, materiały podzespołu do budowy prototypów, amortyzacja, wynajem lub leasing aparatury badawczej oraz podwykonawstwo badań. Często takim podwykonawcą badań jest np. Na jednostka naukowa. Poziom dofinansowania maksymalny to jest do 80% na część do, dotyczącą badań przemysłowych i do 60% na tzw. Tak prace rozwojowe. Wspomniałem o współpracy z jednostkami naukowymi, konkurs, który w tym momencie trwa, czyli konkurs do 8 lutego, jest przeznaczony dla konsorcjów, w tym konsorcjów naukowo-przemysłowych, czyli konsorcjów między, zawieranych między przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi. W przypadku takich przedsięwzięć Jednostka naukowa, będąca konsorcjantem, prowadząca te badania w ramach swojej niekomercyjnej działalności, ma możliwość uzyskania jeszcze większego dofinansowania, bo to jest dotacja stuprocentowa, więc działania jednostki naukowej konsorcjanta mogą być objęte tutaj pełnym finansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Kolejny moduł to moduł wdrożenia innowacji. I tutaj cele są to są cele inwestycyjne. Najczęściej w module innowacji mamy zakup maszyn, budowa hali, a to mogą być też cele związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych, takich jak oprogramowanie czy sprzęt komputerowy. I tu przy, przykłady właśnie wydatków właśnie w tym momencie widzą Państwo na, okra, na ekranie. Poziom dofinansowania jest zależny od mapy pomocy regionalnej i ta, ten poziom pomocy. Mieści się w granicach do 70%, ale należy sprawdzić na mapie pomocy regionalnej, jaki poziom może uzyskać państwa przedsiębiorstwo. Ten poziom jest zależny od lokalizacji przedsięwzięcia oraz jest zależny od wielkości przedsiębiorstwa. Ten poziom maksymalny, czyli 70%, on dotyczy Polski Wschodniej i firm mikro oraz małych. Natomiast najniższy poziom dofinansowania ma Warszawa i okolice, i tutaj Warszawa i okolice, nie ma żadnych przeszkód do realizacji prac badawczo-rozwojowych i też będzie korzystać z tych dofinansowań wysokich, czyli nawet do 80%, ale z modułu wdrożenia innowacji niestety nie może z tego dofinansowania skorzystać, dlatego że poziom dofinansowania zgodnie z mapą pomocy regionalnej wynosi w Warszawie i, i w najbliższych okolicach Warszawy, w, w regionie tzw. warszawskim stołecznym, jest to zerowy poziom dofinansowania. Niestety albo niestety, Warszawa jest już na poziomie rozwoju gospodarczego wyższym niż średnia europejska, w związku z czym finansowanie właśnie celów inwestycyjnych nie jest już w Warszawie możliwe. Inne działania, czyli działania na przykład badawczo-rozwojowe czy czy działania w obszarze szkoleń, jak najbardziej tak, natomiast działania o charakterze inwestycyjnym realizowane w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej tutaj dofinansowaniem nie mogą być objęte. Mamy moduł Infrastruktura Badawczo-Rozwojowa. W branży IT, rzadko odtniejąc moduł, można byłoby sobie wyobrazić, że taką infrastrukturą badawczą w branży informatycznej mogłoby być zaawansowane, zaawansowana serwerownia na przykład która by służyła do tego, żeby prowadzić prace badawczo-rozwojowe właśnie w oparciu o taką, o taką infrastrukturę serwerową. W module Infrastruktura B plus budowane są centra badawczo-rozwojowe, budowane są tworzone laboratoria i finansowane wydatki od robot budowlanych aż po stanowiska badawcze. W module Infrastruktura B plus to są wydatki inwestycyjne, nie są to wydatki operacyjne bieżące, czyli nie finansuje się tutaj kosztów wynagrodzeń. Temu są Możliwe do sfinansowania na przykład module. Badawczo-rozwojowym, ale nie w module infrastruktura B+r Tutaj finansowana jest właśnie sama infrastruktura, same rzeczy twarde. Moduł cyfryzacyjny, oczywiście no bezpośrednio związany z branżą informatyczną. Tu finansowane są inwestycje związane z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których celem jest transformacja cyfrowa działalności, czy to produkcyjnej, czy to usługowej, czy modelu biznesowego, ale też wsparcie cyberbezpieczeństwa. I tu przykładowo mogą być finansowane zakupy oprogramowania, usługi, Wdrażania rozwiązań informatycznych, czy inwestycje w środki trwałe, sprzęt komputerowy, serwery, na przykład. Poziom dofinansowania również tutaj jest zależny od mapy pomocy regionalnej. Mamy moduł zazielenienie przedsiębiorstw, który ma stosunkowo mały związek z projektami IT. Tutaj chodzi o aspekty związane z oszczędzaniem energii, wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, gospodarką obiegu zamkniętego. Moduł kompetencyjny już jest bliżej branży informatycznej, ponieważ tutaj mogą być finansowane szkolenia IT. I moduł internacjonalizacja. W ramach tego modułu możliwe jest promowanie rozwiązań, za granicą w formie targów czy misji gospodarczej, w tym promocji, mogą podlegać produkty, rozwiązania informatyczne, w tym rozwiązania czy produkty dostępne w, module, w modelu software as a service. Kolejny program to program Perun. Program Perun jest przykładem jednego z licznych programów sektorowych. Nie będę omawiał dzisiaj wszystkich tych programów sektorowych. Jest ich wiele, bo one, one dotyczą na przykład branży wodnej. Mamy program Hydrostratek, mamy programy też, które dotyczą sektora na przykład przetwórstwa materiałów energetycznych i tak dalej. Więc z aktualną listą tych programów sektorowych, badawczo-rozwojowych można się zapoznać na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. A ja jako przykład podam tutaj jeden konkurs, który w tym momencie trwa, już, jest już na końcówce. Program PERUN wspiera, dofinansowuje projekty badawczo-rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Konkurs obejmuje tematy między innymi no, takie bardzo mocno związane z IT. Sztuczna inteligencja, technologie kwantowe, systemy monitorowania. To są te aspekty, gdzie jest bardzo dużo informatyki. Nie ma określonej precyzyjnie lokacji, ale spodziewamy się, że po, będzie podobnie jak z poprzednikiem programu Perun, czyli z, z programem pod nazwą Szafir, gdzie budżet określony na kwotę 750 milionów złotych. Konkurs trwa, jest, można powiedzieć, już na końcówce, i jeżeli chcielibyście Państwo od zera zaczynać pracę nad tym wnioskiem, to już termin jest chyba zbyt krótki, żeby zdążyć. Ale jeżeli mają Państwo jakieś przedsięwzięcie, jakiś projekt, który wpisuje się w te cele, jest już przygotowany, opracowany, są najważniejsze założenia tego programu. No to przy bardzo mocnym spiętrzeniu, czy tutaj bardzo mocnej motywacji, jest szansa na to, żeby do końca stycznia jeszcze z takim projektem zdążyć. Wnioski są przyjmowane, tak jak wspomniałem, przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. I tu mamy szeroki zakres tematyczny. Gdzie przewija się bardzo często, właśnie, czy to sztuczna inteligencja, czy to automatyzacja analiz danych, i tak dalej. Wszystko to są tematy, czy wiele z tych tematów, to są tematy typowo informatyczne albo zawierające bardzo mocny aspekt tematyczny. Technologie kwantowe, na przykład różnego rodzaju technologie kosmiczne, i tak dalej. Kolejny program to program DIGIT, program, który przygotowuje Agencję Rozwoju Przemysłu. To jest program dedykowany transformacji cyfrowej. W ramach tego programu wsparcie będzie udzielana zakup oprogramowania. Lub na zakup zdeconych usług programistycznych związanych z tworzeniem oprogramowania na zamówienie przedsiębiorcy. Będzie można pokryć też koszty związane z wdrożeniem, szkoleniami, zakupem sprzętu informatycznego niezbędnego do zastosowania danego rozwiązania cyfrowego. Wartość pojedynczego projektu przewidziana jest na kwotę od 20 do 200 tysięcy euro. Budżet całego konkursu jeszcze nie jest znany. Program jest przygotowywany do uruchomienia. Przewiduje się, że terminy naborów. Się pojawią na przełomie pierwszego, drugiego kwartału bieżącego roku. Granty Neurogranty to jest program, który jest taką furtką, taką szansą na zaaplikowanie w konsekwencji o środki finansowe bezpośrednio do Komisji Europejskiej, między innymi do programów Horizon. Te konkursy, te programy. Charakteryzują się bardzo dużym poziomem wymagań. Tam trzeba wyróżnić się nie, nie tylko na poziomie regionu czy na poziomie kraju, ale trzeba przebić się w konkurencji z innymi podmiotami, które są z całej Europy. Nie tylko dlatego, że w programie Horizon uczestniczą też kraje, które są stowarzyszone z tym programem, a nie są krajami europejskimi. Ta konkurencja jest duża i poziom wymagań jest bardzo, bardzo wysoki. Niemniej są przykłady projektów realizowanych w Polsce, finansowanych właśnie z tych programów europejskich. I po to, żeby jak najwięcej polskich podmiotów mogło profesjonalnie przygotować aplikację. Wniosek, studium wykonalności do projektów organizowanych przez Komisję Europejską. W tym celu stworzono program w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, program pod nazwą Granty na Eurogranty. Ten program finansuje 100% wydatków związanych z przygotowaniem projektu, przygotowaniem aplikacji bezpośrednio do Komisji Europejskiej. I Przewidziane są w tym roku dwa nabory i środków finansowych jest tutaj stosunkowo dużo, wystarczająco. Przyznawalność tych dotacji jest bardzo wysoka, więc podmiotom, które planują startowanie o fundusze bezpośrednio do Komisji Europejskiej, Proponujemy, żeby poprzedzić to uzyskaniem takiego grantu na eurogranty, czyli środków finansowych na pracę nad de facto wnioskiem o dofinansowanie aplikacją, która bezpośrednio będzie składana do Komisji Europejskiej. Mamy program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. I tutaj po samej nazwie programu mogłoby się wydawać, że ja powinienem o nim dzisiaj bardzo dużo mówić na dzisiejszym spotkaniu, które dotyczy branży informatycznej, bo cóż, może być bardziej związanego z branżą informatyczną niż program, który, którego celem jest i wpisany w, samym naz w samej nazwie tego programu jest. Rozwój cyfrowy. Otóż ten konkurs jest, ten program jest, być może ktoś z Państwa słuchaczy dzisiejszego webinaru będzie mógł z tego programu skorzystać, ale tylko w sposób pośredni, dlatego że ten program jest skoncentrowany na cyfryzacji administracji naszej. Tam głównym beneficjentem jest Ministerstwo Cyfryzacji, w związku z czym pojedynczy przedsiębiorcy. Nie mogą tutaj aplikować o dofinansowania dla, dla siebie w ramach tego programu, ale jeżeli mają Państwo firmę informatyczną, która może dostarczać dla naszej administracji ciekawe rozwiązania cyfrowe, to jest szansa, że przykład Ministerstwo Cyfryzacji takie rozwiązanie u Państwa zamówi i sfinansuje je w ramach programu rozwój cyfrowy. Ale to tylko tyle, i, i z tego powodu nie będę o programie Funduszu Europejskiego Narodów Cyfrowy mówił jakoś specjalnie szerzej. Natomiast powiem o programach regionalnych, podam wybrane przykłady. Też nie są to wszystkie możliwe dotacje, bo. Te programy też się uruchamiają, pojawiają się nowe i gdybym chciał wymienić wszystkie możliwości, które są we wszystkich regionach, to za dużo by nam to zajęło czasu, ale podam przykłady dotacji z programów regionalnych. I mamy, tak, automatyzację i robotyzację w MŚP to program, który działa w całej Polsce Wschodniej, czyli wszystkie województwa Polski Wschodniej oraz województwo mazowieckie, które zostało dołączone do regionu Polski Wschodniej z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego, czyli można powiedzieć, że taki ten obwarzanek, jak się wytnie z województwa mazowieckiego Warszawy i okolice, to zostaje taki, taki obważanek właśnie, który zaliczony został do Polski Wschodniej. I tu nabory będą prowadzone od sierpnia do września bieżącego roku. Kolejny konkurs, o którym chcę powiedzieć, to jest konkurs w województwie mazowieckim. O mazowieckim będę mówił też o jeszcze jednym, a ten jest, można powiedzieć, taką regionalną wersją ścieżki SMART. Też jest to wsparcie modułowe obejmujące dotacje na badania, na rozwój, na, na innowacje. I tutaj nabór jest zaplanowany od 26 stycznia i będzie trwał do 6 marca bieżącego roku. Dalej mamy program Województwa Mazowieckiego, kolejny, tym razem dotyczący wdrożenia wyników prac BPUSCE, w tym z wykorzystaniem TIC, czyli technologii informacyjno-komunikacyjnych. TIC jest taką, takim skrótem stosowanym w dokumentacji programów unijnych w Polsce. Ten sam skrót po angielsku jest chyba bardziej znany w branży, czyli ICT, rozwiązania informatyczne, technologie informatyczne i komunikacyjne. I tu nabór będzie tam od 9 lutego do 20 marca. Kolejny, kolejny region to województwo Dolnośląskie, i tu będzie prowadzony nabór na projekty B +R przedsiębiorstw, czyli taki odpowiednik można powiedzieć modułu badawczo-rozwojowego ścieżki SMART. Opcjonalnie jeszcze będzie możliwość finansowania infrastruktury badawczo-rozwojowej. Tu nabór, nabór odbędzie się w terminie od 15 lutego do 19 marca. Województwo Opolskie również planuje finansowanie wdrożeń prac Weplusera przez małe i średnie przedsiębiorstwa. I tutaj zarówno rozpoczęcie, jak i zakończenie naboru ma nastąpić w maju bieżącego roku. Województwo Śląskie będzie finansować badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Nabór będzie się odbywał od 25 stycznia do 18 kwietnia bieżącego roku. Kolejne województwo to województwo śląskie, które będzie wspierać innowacje cyfrowe w MŚP. I tu mamy nabór od 14 marca do 23 kwietnia. W zachodniopomorskim jest konkurs pod nazwą Kompleksowe Projekty BR Przedsiębiorstw. Nabór będzie w drugiej połowie roku, to jest od września do października. Wielkopolska. Ma swój konkurs o dosyć długiej nazwie, którą tutaj skróciłem do początku, tej, tej nazwy, czyli wsparcie działalności B plus przedsiębiorstw i konsorcjów z organizacjami badawczymi. Nabór jest planowany od 8 września do 8 listopada. Województwo podlaskie będzie wspierać działalność BR Przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów. Nabór już niedługo, od 15 stycznia już się zaczął, a będzie trwał maksymalnie do 29 lutego. Lubelskie również będzie wspierać projekty badawczo-rozwojowe naboru wniosków od 14 lutego do 15 kwietnia w województwie łódzkim, również projekty BR, w tym badania i rozwój w informatyce od 12 lutego do 6 marca. I teraz takich najbardziej ciekawych, aktualnych, interesujących programów, w których można realizować przedsięwzięcia informatyczne, tak jak wspomniałem, to nie wyczerpuje wszystkich możliwości w regionach, jeżeli mają Państwo planują Państwo realizację Projektów, w których nie wymieniłem, bardzo prosimy o indywidualny kontakt i dobierzemy tutaj odpowiednie źródła dotacji. Zachęcamy, zapraszamy Państwa do rozmów, jeśli chcieliby Państwo uzyskać tych informacji. Oprócz dotacji, my możemy też zaproponować wsparcie. W formach pozadotacyjnych, czyli możemy Państwu podpowiedzieć, skąd można uzyskać preferencyjne pożyczki ze środków UE. Te preferencje mają podwójny charakter. Po pierwsze, te pożyczki są tańsze niż kredytowanie, finansowanie, pożyczanie środków w sposób komercyjny z banków. A dwa, że często są tam preferencyjne specjalne warunki, czyli łatwiej jest na przykład startupowi pozyskać tego typu finansowanie w formie pożyczki, czy też są to pożyczki przeznaczone na jakieś Określone typy działań, szczególnie wspieranych na przykład na gospodarkę obiegu zamkniętego, czy właśnie na rozwiązania cyfryzacyjne. Firmom, które planują tego typu projekty, łatwiej jest sięgnąć po te pożyczki preferencyjne. Tutaj oferta tych pożyczek też jest spora i na poziomie centralnym, i na poziomie poszczególnych regionów. Możemy też pomóc w pozyskaniu kapitału z funduszy kapitałowych, w szczególności tych, gdzie występuje częściowe finansowanie środkami Unii Europejskiej, na przykład program Bridge. I pomagamy też w uzyskiwaniu ulg podatkowych. W branży informatycznej bardzo często, bardzo popularne jest skorzystanie z usługi, z ulg podatkowych IP Box, ulgi badawczo-rozwojowej, ulgi na innowacyjnych pracowników. A w przypadku inwestycji można też skorzystać z ulg podatkowych w tzw. polskiej strefie inwestycji. Kilka słów o nas jeszcze. Grantera działa na rynku od 15 lat. Formacje o nas można znaleźć w pismach, przez czasopismach branżowych, m.in. publikacja o nas, zmiankę w biznes raporcie zrealizowała w listopadzie ubiegłego roku Gazeta Finansowa. Byliśmy też uczestnikami programu Etyczna Firma organizowanego przez PWC i Puls Biznesu. Z tej okazji również pojawiła się publikacja w tym, w tym czasopiśmie. Mamy szereg akredytacji, szereg, szereg nagród. Naszą główną siłą jest doświadczenie naszego zespołu, które w dużej mierze dotyczy również projektów typowo informatycznych albo ze sporem aspektem informatycznym i tutaj wśród podmiotów z tej branży z którymi współpracujemy jest między innymi Cluster Interizon jest firma Sergin, która specjalizuje się w leasingu pracowniczym oraz w obsłudze rozwiązań z sektora systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwami. Firma VS Data jest specjalistą od bezpieczeństwa i ochrony danych. Hands on Code, wspomniałem już o systemie informatycznym, to są komponenty oprogramowania. Abaro to właśnie jest dostawca tego systemu 5G do monitorowania, Code Mentors tworzy systemy nauki, zdalnej nauki dla programistów. Pirkson działa w branży robotyk Proces Automation, Car Data Solutions. Jest firmą kanadyjską, która tworzy systemy zarządzania sieciami kanalizacyjno-burzowymi. Cross Finance dostarcza rozwiązania informatyczne dla sektora finansowego. I to firmy, które działają mocno w informatyce, natomiast czy główną działalnością jest informatyka, ale mamy też szereg firm, które zrealizowały projekty o swoim aspekcie informatycznym, a działają w innych branżach. I na przykład mocno reprezentowana jest branża materiałów budowlanych, robot budowlanych, technologii budowlanych. Na przykład firma Altrinis zrealizowała projekt badawczo-rozwojowy dotyczący specjalnych struktur trójwymiarowych do tworzenia ciekawych form architektonicznych, i tam ogromną rolę pełni oprogramowanie, w tym oprogramowanie sterujące do. Robota sześciosiowego, który te obiekty budowlane wytwarza. Firma Roki jest producentem, dostawcą systemów ogrzewania z zaawansowanymi algorytmami sterującymi, w tym uwzględniającymi kwestie związane z prognozą pogody czy obecnością mieszkańców w danym momencie w, w poszczególnych pomieszczeniach. Firma Bertrand zrealizowała szereg różnych projektów z funduszy europejskich, ale również projekt typowo informatyczny, projekt dotyczący wdrażania rozwiązań transmisji typu B2B między firmą Bertrand a swoimi dostawcami. Firma Ford Polska, NBQ, Medusa, Klan Architekci to są podmioty, które trafiły do nas dzięki współpracy z firmą Autodesk ponieważ my tą firmę wspieramy właśnie w informowaniu o poszczególnych źródłach dofinansowania na oprogramowanie do celów projektowych. Te firmy są biurami projektowymi, biurami architektonicznymi. Finans, finansowanie pozyskaliśmy również dla firmy Klimagol, która działa w branży klimatyzacyjnej. Ta firma dostała dofinansowanie na program do zarządzania produkcją i projektowania central wentylacyjnych. Firma Koboł jest firmą z Łodzi działającą na terenie całej Polski, wytwarzającą, dostarczającą usługi związane z budowaniem hal produkcyjnych, hal stalowych. Firma Koboł wyposażyła się dzięki wsparciu unijnemu w oprogramowanie do projektowania tychże hal i do zarządzania procesem inwestycyjnym. Informatyka w przemyśle, tu przykłady takie jak Intrac, to jest przedsiębiorstwo z sektora Automotive, firma, która dostarcza elementy zawieszenia, między innymi dla Volkswagena i, i innych znanych marek z branży pojazdów dostawczych. Nivis wytwarza oświetlenie i w ramach projektu, który uzyskał dofinansowanie w firmie Nivis również zaawansowane systemy sterowania oświetleniem zostały wdrożone, było tam sporo kodowania, sporo oprogramowania, a Amazement wspomniałem, to jest dostawca systemów atomizacji ultradźwiękowej metali. SV Sensor jest firmą z branży przemysłu wytwarzania materiałów medycznych, jest producentem Elektrod EKG, w ramach dofinansowania unijnego firma pozyskała dotacje m.in. na zautomatyzowany system sterowania i produkcji tychże wyrobów. Mibus Menos jest wytwórcą drukarki 3D, o której już wspomniałem wcześniej, Ecolaser to właśnie Firma, która zrealizowała autonomiczny wózek do transportu produktów w fabrykach. Tema jest producentem robotów. Tenebria to firma z branży spożywczej, o której już wspomniałem. AI Solution dostarcza wspomniane już wcześniej rozwiązania dla branży piekarniczej. W medycynie zdrowiu oprócz SV Sensor mamy też takie podmioty jak Sparklab, Michuro, Kucharczyk, Mediprinting czy Sens. DX. Szanowni Państwo, dotarliśmy do końca mojego wystąpienia. Mamy jeszcze zaplanowaną sesję pytań i odpowiedzi. Widziałem, że są dosyć liczne zapytania dotyczące różnego typu aspektów związanych z pozyskiwaniem finansowania. Poproszę teraz Ole o odczytanie tych pytań i tu postaram się udzielić odpowiedzi. Dobrze, dzień dobry Państwu. Pierwsze pytanie. Czy cokolwiek poza AI, MR, można obecnie wpisać w badania przemysłowe? Bardzo dużo różnych zagadnień można, można wpisać w pracę o charakterze badawczo-rozwojowym, i to mogą być specyficznego rodzaju interfejsy, na przykład interfejsy typu rozwiązania typu VR. To mogą być różnego rodzaju sieci sensorowe, mogą to być rozwiązania dotyczące zaawansowanego gromadzenia i przetwarzania danych w szczególności dużej ilości danych tego typu projektu uzyskała na tego typu projekt dofinansowanie uzyskała między innymi Wirtualna Polska przy naszym wsparciu więc tutaj tematów jest wiele i jak najbardziej nie tylko to jest AI AML są również inne zagadnienia które są informatyczne lub dotyczą oprogramowania lub branży informatycznej, które mogą być objęte wsparciem w ramach funduszy unijnych. Dobrze, drugie pytanie. Dzień dobry. A czy jest jakiś konkurs, gdzie nasi klienci mogliby dostać dofinansowanie na oprogramowanie, które my dla nich stworzymy? E, tak, to jest właśnie ten drugi przypadek i. E, e, Temu celowi może służyć na przykład program Digit, który planuje uruchomić Agencję Rozwoju Przemysłu i proszę też spojrzeć na programy, które wspierają wdrożenie rozwiązań lub zakup oprogramowania. Tych programów jest sporo, między innymi właśnie moduł wdrożenia innowacji czy moduł cyfryzacji, w wcześniej smart, ale nawet dzisiaj w moim wystąpieniu padło kilka przykładów programów regionalnych, które finansują wdrażanie rozwiązań informatycznych, po prostu zakup gotowego oprogramowania i wówczas model jest taki, że o dofinansowanie ubiega się Państwa klient, to on składa wniosek o dotację i on wykorzystuje to dofinansowanie po to, żeby częściowo sfinansować zakup software'u w Państwa firmie. Jak już wspomniałeś o DIGIT, to padło pytanie, kiedy rusza? Dokładna data nie jest jeszcze znana. Pierwotny przewidywany termin uruchomienia tego programu to był właśnie koniec roku ubiegłego, początek roku przyszłego. Niemniej wystąpiły pewne trudności w uruchamianiu tego programu. Podobno one występują na poziomie ministerialnym, bo Agencja Rozwoju Przemysłu już jest, już jest zapalona i gotowa do tego, żeby ten program uruchamiać. Na chwilę obecną dokładnej daty nie znamy. Tak jak wspomniałem w, w wystąpieniu, Przewidujemy, że to może być końcówka najszybciej końcówka pierwszego kwartału, ale raczej drugi kwartał bieżącego roku. Pytanie o moduł B, plus F, smart dla konsorcjum. Jako konsorcjant muszę również wdrożyć produkt do swojej działalności. Czy obowiązują mnie takie same poziomy dofinansowania, jak lidera? Jestem firmą małą? Mała firma ma poziomy dofinansowania, takie jak dla małych przedsiębiorstw, czyli w badaniach przemysłowych będzie to 80% dofinansowania, w pracach rozwojowych to będzie 60% dofinansowania. Za aspekty związane z wdrożeniem odpowiedzialność i w ogóle za cały projekt. Odpowiedzialność ponosi. Lider projektu, natomiast jeżeli to jest współpraca duże przedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, a liderem jest właśnie ta firma duża, to ona jest odpowiedzialna za to, żeby całe przedsięwzięcie doprowadzić do szczęśliwego finału. Jeżeli finał będzie szczęśliwy, czyli prace do procesu się zakończą powodzeniem, bo mogą się też zakończyć niepowodzeniem, wtedy projekt jest, jest zamykany. Ale jeżeli przedsięwzięcie uda się, no to następuje obowiązek, Wdrożenia wyników i to wdrożenie może nastąpić albo poprzez wdrożenie we własnej działalności gospodarczej, albo poprzez udzielenie licencji czy sprzedaw, sprzedaw praw innemu podmiotowi, który będzie to rozwiązanie u siebie wdrażał. Może być sytuacja jakaś wyjątkowa, że umowa konsorcjum będzie przewidywała, że jakiś aspekt we wdrożeniu również zostanie przekazany do konsorcjanta, do małej firmy. Coś takiego jest teoretycznie przynajmniej możliwe. Natomiast co do zasady, regulamin przewiduje, że obowiązki związane z wdrożeniem to są te obowiązki, z których rozlicza się lider konsorcjum. Czy mogę uczestniczyć w module wdrożenie innowacji, jeśli nie brałem udziału w pracach B plus E projektu? To zależy od tego, czy wnioskodawca jest firmą z sektora MŚP, czy jest firmą dużą. Firmy duże w każdym wniosku o dofinansowanie, bo rozumiem, że to pytanie o ścieżkę SMART, w każdym wniosku o dofinansowanie składają do ścieżki SMART, muszą obligatoryjnie uwzględnić moduł badawczo-rozwojowy. Firmy z sektora MŚP, firmy mniejsze, mogą wybrać ten moduł obligatoryjny, nie muszą realizować koniecznie prac B R, mogą przejść od razu do wdrożenia innowacji. Więc, gdyby to była mała firma, czy firma dokładnie z sektora MŚP, a nie przedsiębiorstwo duże, to nie musi realizować modułu badawczo-rozwojowego, może zrealizować tylko moduł wdrożenia innowacji. I taki przypadek również mieliśmy w konkursie Ścieżka Smart. Co prawda nie był to projekt informatyczny, bo był to projekt z branży opakowaniowej. Przy naszym wsparciu dofinansowanie otrzymała firma Mercury Atelier, która technologię innowacyjną. Już opracowała wcześniej własnymi zasobami we współpracy z zewnętrznymi ekspertami, a w dofinansowanie wzięła wyłącznie na wdrożenie, czyli na zakup sprzętu urządzeń, oprogramowania również, które służy do wdrożenia tej nowej technologii i do uruchomienia seryjnej produkcji. Czy moduł szkolenia pozwala szkolić pracowników, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w pracach dla innych modułów w ramach projektu SAMRT? W ramach projektu Ścieżka SMART jest taka możliwość. Tak, nie, te szkolenia mogą dotyczyć różnych zagadnień w przedsiębiorstwie i niekoniecznie musi, musi to być bezpośrednio powiązane tylko z osobami, które realizują pracę badawczo-rozwojowe. Dobrze, kolejne pytanie. A czy są jakieś programy dla jednostek samorządu terytorialnego? Są programy dla, dla jednostek samorządu terytorialnego, tych programów jest dużo, ale dzisiejsze spotkanie, tak zresztą je ogłaszaliśmy, informowaliśmy, że ono właśnie przeznaczone jest przede wszystkim dla przedsiębiorców. Dodatkowe informacje mieliśmy przy tej okazji również dla jednostek naukowych, natomiast dofinansowanie dotacje dla jednostek samorządowych, dla jednostek sektora publicznego. To są innego rodzaju dofinansowania. Być może będziemy kiedyś organizować indywidualne, właśnie poświęcone temu celowi webinar. Zachęcam Państwa po prostu do indywidualnych konsultacji z nami i podpowiemy, zasugerujemy, z których funduszy, z których dofinansowań można skorzystać. Dotacji dla administracji rządowej, samorządowej jest całkiem sporo, więc są tutaj też różne możliwości. Czy są dostępne międzynarodowe dotacje lub fundusze dla projektów IT realizowanych przez firmy zlokalizowane w różnych krajach? Są takie programy nawet w wielu konkursach, programach realizowanych na poziomie Komisji Europejskiej, na przykład Horizon Europe, nawet jest taki wymóg, że wnioskodawcą musi być konsorcjum składające się z co najmniej trzech różnych podmiotów z trzech różnych krajów. Więc tak, są tego typu projekty, są tego typu przedsięwzięcia, też jest ich wiele tych możliwości. Zapraszamy do kontaktu, żebyśmy mogli Państwu zaproponować i dobrać odpowiedni konkurs. Czy granty na eurogranty finansują wyjazdy w Unii Europejskiej dla celów realizacji procesu pisania wniosku typu panel, kancelaria prawna europejska pisania odwołań i wyjaśnień? Jeśli chodzi tu o rozliczenie z, z tych kosztów, one odbywają się w sposób zryczałtowany, w związku z czym nie rozliczamy się z pojedynczych rachunków, pojedynczych faktur, tylko rozliczamy się z osiągniętego rezultatu. Żeby sięgnąć po środki finansowe z grantów na eurogranty, Należy napisać odpowiednio skuteczną aplikację, odpowiednio dobrą aplikację. I w różnych programach różne są zasady, a musielibyśmy, gdybyśmy wiedzieli, który dokładnie. Program Państwa interesuje, to byśmy powiedzieli precyzyjnie. W każdym razie niekoniecznie musi być tak, że ten wniosek o dofinansowanie zakończy się pełnym sukcesem, to znaczy uzyska dofinansowanie z Komisji Europejskiej, ale musi spełnić takie minimalne normy jakościowe, czyli uzyskać na przykład określoną liczbę punktów lub przejść odpowiednią, odpowiednio dużą ilość kroków w. Pozytywnie kroków w ocenie tego, tego projektu, tego wniosku o dofinansowanie. I wówczas otrzymuje się kwotę, która jest sumą zryczałtowaną i należy ją wydatkować zgodnie z regulaminem konkursu, ale nikt nie będzie Państwa pytał, czy Państwo wydali więcej środków na studium wykonalności, czy Państwo wydali więcej środków na organizację pracy z partnerami zagranicznymi. Co zasady te wydatki, które są określone jako kwalifikowalne, można je ponosić i, i państwo nie przedstawiają faktur rachunków do rozliczenia się z tych funduszy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Ewentualne pytania o poniesione koszty mogą być tylko używane pomocniczo jako dowód do tego, że te działania zostały wykonane, ale to tylko tyle. Czy są dostępne dotacje dla projektów IT związanych z rozwojem zrównoważonych technologii w 2024 roku? Jak najbardziej tak. I każdy z tych programów, który finansuje przedsięwzięcia, projekty informatyczne, czy to wdrażanie rozwiązań informatycznych, czy to projekty B. +R, jak najbardziej nie ma przeszkód, żeby to były przedsięwzięcia, które dotyczą gospodarki obiegu zamkniętego i łączą te dwa aspekty w sobie razem, czyli GOS z. Informatyką. Czy mogę startować jednocześnie z tym samym projektem w różnych instytucjach? Czy prowadzicie zarządzanie procesami uczestnictwa takim projektem? Pilnujecie terminów? Zgłaszacie do różnych instytucji? Więc można zgłaszać do różnych, do różnych instytucji. Są czasami zastrzeżenia w regulaminach, że nie jest możliwe zbieganie się o dofinansowanie w ramach danego konkretnego konkursu. Jeżeli ten wniosek jest przedmiotem oceny lub odwołania w innym programie, to w takich przypadkach nie można, żeby nie, 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 nie łamać tutaj regulaminu konkursu. Natomiast w wielu programach można próbować na, tą, na ten sam cel złożyć więcej niż jeden wniosek, ale na pewno nie można finansować danego wydatku z dwóch źródeł jednocześnie, czyli jeżeli by się okazało, że na przykład składamy dwa wnioski na ten sam zakres, oba dostały pozytywną decyzję, to umowę o dofinansowanie podpisujemy tylko jedną. Nie można podpisać dwóch umów o dofinansowanie i sfinansować ten sam wydatek z jednej dotacji jednocześnie z drugiej. Czy mogę Wam zlecić napisanie planu B plus zdobycia wiedzy, i innowacji, które zabezpieczy mi pozyskanie inwestycji w sprzęt i oprogramowanie, które później wykorzystam w bieżącej działalności firmy? Możemy się na, na taką pracę umówić. My bardzo często my wspieramy naszych klientów albo bezpośrednio z, poprzez ekspertów, którzy pracują na co dzień w Granterze, jak wspomniałem, to jest zespół 21 ekspertów, ale zdarza się też, że kierujemy, czy pomagamy w nawiązaniu kontaktu, czy to z jednostką naukową, czy to z zewnętrznym laboratorium, czy z Software Housem, który może dla Państwa wytworzyć jakieś oprogramowanie I, i, i dzięki temu, dzięki takiej współpracy, czy wewnętrznie z nami, czy z innymi zewnętrznymi podmiotami, które my zarekomendujemy, Udaje się bardzo często uzyskać świetne rezultaty, gdzie zarówno jest ta właśnie innowacyjność i badawczość, o którą, która jest niezbędna do uzyskania dofinansowania, jak i są sfinansowane te wydatki, na których firmie mocno zależy. I ostatnie pytanie: Czy są jakieś programy dla spółdzielni mieszkaniowych? I tutaj chyba dopisane do tego, na dofinansowanie sprzętu. My, jeśli chodzi o Spółdzielni mieszkaniowe, również tematyka, podobnie jak tematyka samorządowa, nie była ona przedmiotem dzisiejszego spotkania. Tak, co zasady, są takie możliwości. Zachęcamy do indywidualnego kontaktu i dobierzemy odpowiednie źródła finansowania dla spółdzielni mieszkaniowej na właśnie rozwiązania informatyczne. Wszystko. Dziękuję. Ja również dziękuję. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu za pytania. Dziękuję za udział w konkursie. Bardzo szybko się rozstrzygnął, trochę się spodziewałam, że tutaj będzie więcej nieudanych prób, ale mieliśmy stosunkowo szybko już prawidłową prawidłową odpowiedź. Dziękuję za bardzo dużą aktywność na czacie. Dziękuję za liczne pytania. To świadczy o tym, że rzeczywiście tymi tematami funduszy są Państwo mocno zainteresowani. Gdyby chcieli Państwo pozostać z nami w kontakcie, to zachęcamy do wysyłania zapytań e-mailowych czy rejestrowania się na konsultację na naszej stronie internetowej. Można też śledzić nasze media społecznościowe, LinkedIn, Facebook, zapisać się do naszego newslettera. Link do rejestracji na newsletter znajduje się w stopce strony internetowej grantera.pl i raz w miesiącu przesyłamy do subskrybentów newslettera paczkę informacji dotyczących tego, jakie fundusze, jakie programy, jakie dotacje w najbliższym czasie będą dostępne. Ogromnie Państwu dziękuję za dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy webinar, dziękuję za liczny udział i mam nadzieję, że te informacje, które dzisiaj podałem, będą dla Państwa takim dobrym początkiem do skutecznego aplikowania o fundusze unijne. Materiał z dzisiejszego spotkania będzie też publikowany na naszym kanale na YouTubie, więc gdyby mieli, mieli państwo potrzebę jeszcze sięgnąć do jakiegoś fragmentu dzisiejszego mojego wystąpienia albo też przekazać ten materiał na przykład osobom decyzyjnym w państwa przedsiębiorstwie, to też za kilka dni będzie można to zrobić, bo już cały webinar będzie w formie wideo dostępny na YouTubie. Życzę bardzo udanego dnia i udanych aplikacji na projekty informatyczne. Do zobaczenia